No i dzień dobry wam. Witam was w kolejnym dniu. Miałem zjeść śniadanie, ale okazało się, że mój serek zamarzł. Także no, jest mały kłopocik techniczny. No ale coś damy radę. Mam jeszcze ser zwykły, więc jakąś kanapkę, a to się zje najwyżej, jak troszeczkę odpuści. No. My się wyspaliśmy, cieplutko się znowu robi. Więc słoneczko nas szybciuteńko obudziło. No i za chwileczkę się będziemy ogarniać, coś działać i myśleć o jakiejś wycieczce, no bo obiecałem w dzisiejszym odcinku, że zabiorę was w pewne ciekawe miejsce, a tym miejscem będzie kamieniołom Liban i jego okolice. Także do zobaczenia niebawem. No i moi kochani, ruszamy, słuchajcie, bo żeśmy się zasiedzieli przez to słoneczko. Muszę telefon zdjąć, bo mi się przegrzewa, słuchajcie, i nawigacja mi tutaj szwankuje. I teraz jedziemy, słuchajcie, na kamieniołom Liban. Nie wiem, czy ktoś z was tam był. Jeśli byliście, to napiszcie w komentarzach. Jeśli nie, to zobaczycie, czy jest sens odwiedzić to miejsce. Ja uważam, że jest, bo jest to dosyć takie historyczne miejsce dla naszego państwa, miasta Krakowa i tak dalej. No i co? Zobaczymy się na miejscu albo w drodze, jak będzie coś ciekawego. No i moi drodzy, znajdujemy się już praktycznie. Stój, Borys. Znajdujemy się już praktycznie przy kamieniołomie Liban i za chwileczkę rozpoczynamy naszą przygodę. No, także jak wspomniałem, ruszamy na przygodę. Pogoda na razie jest piękna, a ma być jeszcze piękniejsza. Ciężkie, żeby się udało, żeby było jeszcze ładniej, no ale ma być cieplej troszeczkę z tego, co patrzyłem na prognozę pogody. Mieliśmy później lecieć gdzieś nad jezioro, no ale umówmy się, jest majówka, więc też żadna przyjemność mi pojechać teraz nad jezioro, gdzie jest multum ludzi, tłum i ani Borys sobie nie pobiega, ani ja sobie nie odpocznę i nic nie ponagrywam, więc jeziorko typu Bagry, Kryspinów ogarniemy pewnie jakoś po majówce. No i moi drodzy, znajdujemy się już na szlaku kamieniołomu Liban, Libana Quarry. Ale czymżeż jest to w zasadzie miejsce i jaka jest jego historia? Pozwólcie, że troszeczkę was w to wprowadzę. Moi drodzy, albowiem historia tego miejsca zaczyna się już w XIV wieku. Jest to najstarsza część kamieniołomu, to łom za torem. Przy wejściu do niego znajduje się niewielki budynek z napisem Szczęść Boże. Nazwa kamieniołomu pochodzi od żydowskiego przedsiębiorcy o nazwisku Bernard Liban. Jego firma produkowała kamienie łupany, fundamentowy i brukowy oraz wapno budowlane i nawozowe. Pod koniec XIX wieku jako firma kamieniołomy i wapienniki Liban i Echpraisa, może źle wymawiam, była największą w tej branży firmą w Krakowie. W latach 1928-41 działała pod nazwą Krakowskie Wapienniki i Kamieniołomy SA w Krakowie. W październiku 1942 roku przejęli ją okupanci niemieccy i założyli obóz karny służby budowlanej, znany pod potoczną nazwą Liban. A więźniowie tego obozu pracowali w kamieniołomie. Jedna z więźniarek pisze: mrozy były ostre, wiatr dał i ściął nam skórę na policzkach. 70 kobiet, więźniarek ze mną na czele, ciągło 5 lorek pełnych kamieni zamiast maszyny parowej. Droga pod górę 4 kilometry. Kamieniołom funkcjonował również po II wojnie światowej. Ostatecznie zamknięto go w 1986 roku i przekazano nowo powstałej Fundacji Miejskiej Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej. Planowała ona przekształcić kamieniołom na podgórski zespół wypoczynkowy. Brak środków finansowych, protesty przeciwników tego centrum spowodowały, że projektu nie zrealizowano, a kamieniołom przekazano przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, które nieudolnie zarządzało nim w latach 1988-2004. Do 2019 roku w kamieniołomie nic się nie dzieje. Piece do wypalania wapieni, stalowe młyny i inny sprzęt niszczeją, a kamieniołom stał się zarasta drzewami. Wrombiesko kamieniołomu ma powierzchnię 18 hektarów. W 1993 roku na terenie kamieniołomu realizowano scenę do filmu Lista Schindlera. W 2022 roku teren kamieniołomu został uznany przez Radę Miasta Krakowa za użytek ekologiczny, którego głównym celem jest ochrona mozaiki ekosystemów samorzutnie wykształconych w dawnych kamieniołomie wapieni,
ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych ze stanowiskami rzadkich lub chronionych gatunków zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym oraz murawami kserotermicznymi, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania sezonowego. Jak wam się, moi drodzy, podoba ten rejon? Muszę wam powiedzieć tutaj taką ciekawostkę, którą przed chwileczką mogliście jeszcze zobaczyć najprawdopodobniej na ujęciach, albo dopiero za chwileczkę zobaczycie, że droga, którą podążamy, jest pokryta tablicami z jakimiś runami, słuchajcie, z jakimiś napisami, chyba po hebrajsku, tak mi się wydaje. No nie wiem, czy aparat to jakby wyłapie, ale spróbuję wam za chwilę pokazać to jeszcze raz. Co kawałek wiszą sznurki, czuję się jak w tym lesie w Japonii. Nie pamiętam, jak się nazywał ten las, co ludzie tam jeździli, wiadomo po co. No, taka droga, mam nadzieję, że nikogo nie znajdziemy. No i tu, moi drodzy, możemy zobaczyć już pierwsze znaki hebrajskie, jakieś rysunki. Nie mam pojęcia, co to są, czy to są jakieś tablice nagrobkowe, czy co takiego, czy jakieś upamiętniające jakieś wydarzenia. Nie mam pojęcia. Hebrajskiego się nie nauczyłem, tu jeszcze słabo je widać, ale pozwólcie, że pokażę wam je. Na przykład tutaj, już tak bardziej wyryte jest, więc myślę, że możecie coś zobaczyć. No ciekawe, jeśli ktoś zna historię tych tablic i wie, czym one były, albo o, tutaj mamy na przykład też jakieś runy, takie jakby wyrysowane, nie wiem, czy widzicie, o. No i też pełno napisów właśnie po hebrajsku. Jeśli ktoś zna historię tych napisów, to śmiało dajcie znać w komentarzu, no bo mega mnie to intryguje, a nigdzie nie znalazłem żadnej informacji na ten temat. Ani na tablicach, ani na Wikipedii. Jestem ciekaw po prostu, czymże są te tablice. No, tutaj na przykład to jest cała wręcz opisana. Nie wiem, czy to faktycznie widać. Słońce może też troszeczkę to przebijać. No i tak to mniej więcej wygląda. Wy napiszcie mi, moi drodzy, w komentarzach, jak wam się podobał ten wypad. Starałem się tak pokazać go w miarę możliwości z jak najlepszych stron. No on cały czas niszczeje, nie? Niby jest zabezpieczany tam przez ludzi w ogóle, ale w dużym stopniu teren na dole, po którym się poruszamy, coraz bardziej jest zalewany. Ja pamiętam jeszcze, jak chodziłem tutaj kilka lat temu, to jeszcze były takie małe, bardziej kałuże, wiecie? A obecnie no to już tutaj takie jeziorka, bym powiedział, bardziej powstają, więc może za kilka lat całość będzie pod wodą i już nie będzie okazji zobaczenia tego miejsca, więc słuchajcie, czas goni. Trzeba się pakować, jechać i oglądać. No i tak jak mówiłem, teren zaczyna być zalewany coraz bardziej. No, ciekawe, do czego dawniej te schody prowadziły. Kompleks ten również jest połączony z kopcem Kraka, który znajduje się na górze tej skały. Niemniej jednak tam się nie wybieram ze względu na ilość ludzi i wiecie, brak możliwości poruszania się z Borysem. No i kolejną ciekawostką tutaj jest możliwość wspinaczki. Widzicie, akurat chłopaki popylają sobie po skalę. Kolega akurat będzie schodził, zjeżdżał. Także każdy znajdzie jakieś możliwości w Małopolsce dla siebie do spędzania czasu, więc ja już w tym momencie was serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że wycieczka wam się podobała. Chciałem zbić spionę z chłopakami, jednakże no, dzieli nas płot. A jak kolega jeden asekuruje drugiego, więc go nie zostawi. Tu jeszcze widzę, jest jakiś domeczek, więc sprawdzimy ten domeczek. No i będziemy kończyć odcinek, no bo nie ukrywam, że już praktycznie wszystko wam z tego kamieniołomu pokazałem, co się jeszcze tutaj kryje. Albo przynajmniej mam nadzieję, że wszystko. I to jest prawdopodobnie ten budynek, o którym wspominałem na samym początku, opowiadając wam historię. Być może zachował się jeszcze napis Szczęść Boże, zobaczymy. Budynek wygląda w ten sposób, on już jest praktycznie zawalony w większości miejsc. Ale zobaczymy, co tam się kryje w nim przez dziurę w dachu. Tu widzimy, młodzież pewnie sobie w niskach klepie. O, i wygląda to mniej więcej w ten sposób. No tak, wszystko już zawalone. Nic nie zostało. Grill jakiś został po kimś. No i widoczek, piękny widoczek, który jeszcze się z tej skały kryje. I możemy zobaczyć, jak cały ten kompleks powoli jest zalewany wodą. Zobaczcie na to. Dawniej tego nie było. Były jakieś takie kałuże. Lekko podmokły teren, a tu już w tym momencie no, robi się jezioro, także kto wie, może za parę lat będzie kolejny zakrzówek. Tego nie wiemy. Zostały jeszcze słupy, tam w oddali można zobaczyć po filmie Lista Schindlera.
ale co również mogliście przeczytać na tablicy informacyjnej, która tam gdzieś w ujęciu się pojawiła. Ja na ten moment Wam bardzo serdecznie dziękuję. Może jeszcze się nie żegnam, bo być może jeszcze w dniu dzisiejszym jakiegoś van life'u zażyjemy. Niemniej jednak, jeśli chodzi o kompleks kamieniołomu Liban, no to już się na ten moment będzie koniec. A Wy napiszcie w komentarzach, czy byliście, czy Wam się podobało. I tak naprawdę ja Wam serdecznie polecam, jak już będziecie w Krakowie, odwiedzenie tego miejsca, z tego względu, że no jak widzicie, ono coraz bardziej niszczeje. Czas je zabiera, więc generalnie no zostają praktycznie ostatnie chwile, żeby móc to zobaczyć. Te urządzenia wszystkie do wypalania tego wapienia, to już też jest w agonalnym stanie. Niebawem pewnie zacznie się wszystko zawalać. Więc polecam Wam się wybrać jak najszybciej, żeby to jeszcze sobie wszystko móc obejrzeć. Tylko uważajcie na siebie, bo teren jest no troszeczkę niebezpieczny i trzeba uważać, żeby coś na głowę nie spadło. Albo ktoś na głowę nam nie spadł. Pozdro, chłopaki! No, fajne goście swoją drogą. I mega szanuję za sport, który sobie tutaj uprawiają. Sam kiedyś próbowałem spinaczki, bardzo fajna sprawa. Również Wam serdecznie polecam i pozdrawiam Maćka Wietnama, który mnie tym zarażał swego czasu w dzieciństwie, gdy tworzyliśmy taką grupę. No i słuchajcie, ja już jestem na miejscu, tym, który znacie, czyli pod mostem, słuchajcie. No i zabieram się właśnie za przygotowywanie obiadu. Dzisiaj będzie bardziej porządnie, bo mamy tutaj mięsko, no ale musimy ugotować jeszcze kaszę i tak przygotować sobie taki normalny posiłek, a nie ciągle, wiecie, te bigosy, 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 parówki, bigosy, parówki, bigosy, nie? I tak na zmianę. Także przygotowujemy obiadek, rozstawiamy stoliczek i jemy posiłek. No i moi drodzy, obiadek przygotowany. Borys sobie jeszcze leży, chilluje. Borysku, będziemy coś jedli? Powiedz mi. Nie chce ci się nic, nie? Tego słoneczka. No Borys po kamieniołomie Liban wymęczony, wytyrany, biedny się nalatał znowu w krzakach, tu, tam. Oj, aż łapką. Borysoczku, powiedz coś ludziom, jak ci to jest? Ciężkie to twoje życie, nie? Trzeba jeździć, biegać, ganiać. No, a ja zabieram się za obiadek, no i widzimy się za chwilę. A nawet nie wiem, czy Wam mówiłem, co w ogóle jest na obiadek. A na obiadek, słuchajcie, są właśnie zrazy z kaszą. No pychota. Pychota. A widok oczywiście już Wam znany. Co chwilę, tylko dzisiaj jest troszkę gorzej, bo jednak co chwilę gdzieś tam ludzie się kręcą, przychodzą sobie zdjęcie zrobić i tak dalej. Ale i tak jestem w szoku, wiecie, że ta miejscówka jest po prostu pusta. Byliśmy jeszcze z Borysem wcześniej tam wzdłuż brzegu, bo jak sobie wychylę się tutaj, poczekajcie. Zobaczycie, tam stoją samochody, więc byłem ciekawy, jak to wygląda. No ale tam tak naprawdę co 2 metry ktoś biwakuje, kempinguje i jest ciężko, żeby cokolwiek ogarnąć, także zostaliśmy znowu w tej naszej miejscówce. No co, zjemy obiadek i ja się wezmę za montaż chyba odcinka. W zasadzie jeden odcinek muszę wrzucić, bo jestem do przodu o jeden dzień, całe szczęście. No i co? I będziemy coś myśleć. Na razie ten upał mi, kurczę, słońce mi nie daje żyć. Mi i mojemu towarzyszowi, jemu nawet bardziej. Więc nie męczę go za bardzo. Poczekam, aż troszeczkę słońce zajdzie. No i wtedy pójdziemy na jakiś dłuższy spacer. Także dzisiaj mam nadzieję, że uda się pokazać Wam ten jacht club. I może się uda tam wejść w jakiś sposób. No chyba, że będzie wszystko pozamykane. To chociaż przez płot. No i mamy akcję, słuchajcie. Jakaś dziewczyna skoczyła z mostu. Także trzeba było szybko spierdzielać, zrobić miejsce strażakom, żeby mogli podejmować czynności spuszczenia łódki i rozpoczęcia akcji ratunkowej. Widzicie? Kurwa. Dobrze, że nie z mojego, bo jeszcze bym się kąpał dzisiaj. Masakra po prostu. No ale spuszczają łódkę i lecą. Kolejna osoba, słuchajcie, już w ostatnim czasie chłopaki mówią. Także grubo. No Kraków, jak widzicie, zawsze potrafi zaskakiwać. Dobrze, że zdążyłem zjeść, bo to była taka szybka akcja, przerzucenie wszystkich rzeczy trawę i uciekanie wozem, żeby chłopaki mogli sobie podjechać pod miejscówkę. Ludzie też kompletnie nie myślą, słuchajcie, samochody pozostawiali im przejazd, no i tak to mniej więcej wygląda. Także no, chyba mam miniaturę już. Dramat, słuchajcie, dramat ludzki się dzieje, nie ma co się śmiać. Chłopaki dobrą robotę robią, niech działają, mam nadzieję, że uda się dziewczynę uratować.
moi drodzy, mogliście oglądać akcję spuszczania łodzi w związku z tym, że około pół godziny temu jakaś dziewczyna wyskoczyła z mostu. Nie z tego mostu, na którym ja jestem. Tutaj nie było takiej akcji. No niestety czas tutaj gra olbrzymią rolę, dlatego dynamika akcji była taka, że no, mój sprzęt turystyczny, czyli stół i krzesło, musiał latać w powietrzu. Stołu już nie mam, znaczy mam, ale się troszeczkę uszkodził, no ale to nie jest ważne. Życie i zdrowie ludzkie jest najważniejsze i tutaj nie było czasu na jakieś sentymenty, żeby się bawić, wiecie, w przenoszenie fantów, tylko trzeba było tym piznąć wszystkim w krzaki i przestawiać szybko busa, żeby chłopaki ze straży mogli działać jak najszybciej. No na ten moment wiadomo tyle, że skoczyła. Minęło 30 minut, więc szanse raczej maleją niż rosną, no ale chłopaki z sonarem za chwileczkę będą lecieli i szukali, druga łódka już też przyjechała, także no to jest Kraków, słuchajcie, to właśnie jest to, co ja wam często opowiadałem i to, za czym, no może to głupio zabrzmi, ale za czym tęskniłem, bo faktycznie te akcje, które tu się dzieją, no to dodawały tej adrenaliny i człowiek czuł, że żyje i czuł się naprawdę w służbie. No i cóż wam mogę powiedzieć, kochani, no więcej raczej wam nie zdradzę szczegółów, no bo ani ja nie wiem, ani chłopaki nie wiedzą, no wiadomo tylko tyle, to co wam powiedziałem w tym momencie, że dziewczyna walnęła z mostu. Już jest tutaj też nurek przygotowany z sonarem, także chłopaki tutaj będą dzielnie działali i ogarniali temat, żeby jak najszybciej tą dziewczynę odnaleźć. No, trzymajmy kciuki, czy wy już jak to oglądacie, to już jest na pewno po wszystkim, ale ja trzymam kciuki, żeby się udało ją tam uratować, bo no jak to już często wspominałem, czasem pewne problemy mogą na kogoś tak bardzo przytłoczyć, że już jest sytuacja, w której posunął się do końca, do ostatniej decyzji. Przykry temat, no ale no niestety takie jest życie i tak wygląda życie w Krakowie przy Wiśle i te sytuacje ciągle się tu zdarzają. To nie jest tak, że to jest jednorazowa sytuacja raz w roku czy coś w tym stylu. Zresztą chłopaki też przed chwileczką wspomnieli, że kolejna, więc ja nie śledzę już tych wszystkich sytuacji, ale obstawiam, że albo dzisiaj już kolejna, albo w tym tygodniu kolejna. No to jest straszne, co się dzieje, słuchajcie, na świecie z tym, że ludzie naprawdę siadają na głowie i nie radzą sobie z problemami, dlatego posłuchajcie mnie i naprawdę weźcie sobie do serca moje słowa. Jeśli macie jakiś problem, z którym sobie nie radzicie, jest ciężko, nie jesteście w stanie go ogarnąć, ciągle zaprzęta wam głowę i ciągle skupiacie się tylko na tej jednej rzeczy, pójdźcie, błagam was, do specjalisty, zanim będzie za późno, zanim posuniecie się do decyzji, których już się nie będzie dało cofnąć. Naprawdę. To nie jest wstyd, żeby pójść po pomoc do lekarza, oni od tego są. I nie róbcie, co mam powiedzieć, no nie róbcie tego, no nie róbcie, nie róbcie krzywdy bliskim, rodzinie i tak dalej, więc z każdej sytuacji da radę wyjść. Moja babcia zawsze mówiła, że nie da to się tylko parasola w dupie otworzyć i coś w tym chyba jest. Także posłuchajcie, no nie chcę się tu, wiecie, jakoś robić niebieskiej linii, ale naprawdę ja też coś wiem mniej więcej na temat tych schorzeń jak depresja, nerwica, no bo jak wiecie, przechodzę to. No ale tutaj ktoś już niestety chyba był dużo dalej niż ja i zdecydował się na takie, a nie inne czynności. Możemy zobaczyć, chłopaki, gdzie już ze sprzętem, z aparatem do nurkowania, na łódce już mają sonar, więc no tak to mniej więcej wygląda. No nie spodziewałem się tego, także no można brzydko powiedzieć, że miniatura będzie wybuchowa i odcinek pewnie ruszy bardzo do góry, ale no nie taki był cel, żeby, wiecie, windować kanał na cudzym nieszczęściu. Przykre. Miejmy nadzieję, że wszystko skończy się pomyślnie. Już rusza drugi nurek z aparatem do nurkowania, także no tak to wygląda. Jak coś będę wiedział, włączam kamerę i daję wam znać. Także mam nadzieję i trzymam mocno kciuki, żeby chłopakom udało się uratować tę dziewczynę, bo szkoda życia.
Wiecie co? Ja to nie wiem, czy ja powinienem się zwalniać. Bo od razu taka akcja, ja mam strzał adrenaliny i najchętniej tam z nimi już na tą łódkę wsiadał i cisnął szukać kogoś, więc... Ale cóż, takie życie. No ja chłopakom tutaj nie będę przeszkadzał, niech działają, robią swoją robotę. Zresztą krakowska straż, jak większość straży, to są specjaliści, wiedzą co robią, jak działają i tak dalej. Także ja tutaj stoję z boku, nie przeszkadzam, chłopaki działają i oby wszystko skończyło się pomyślnie, szczególnie dla tej osoby w wodzie, której czas już bardzo nie pomaga, że tak powiem, bo skoro ona wtedy 30 minut temu skoczyła, to teraz już jest gdzieś około godzina. No i cóż, jak słyszycie, Borys też nie może znieść tego, że musi biernie siedzieć i patrzeć, jak to już jest, ale syreny i od razu ogień. No, także tak wygląda mój van life. Już stąd raczej nie wyjadę, bo jak widzicie, doszedł drugi wóz, zresztą widzieliście na timelapsie, więc no mi już pozostało po prostu sobie tutaj siedzieć, ogarnąć strzał adrenaliny, który miałem. I no co, no czekać, aż chłopaki skończą robotę i tyle, nie? Tak to już jest. Także trzymajmy kciuki i do zobaczenia później. No, z informacji, które udało mi się uzyskać, to dziewczyna wyskoczyła, czy miała wyskoczyć z mostu Nowochódzkiego. Także możecie sobie sprawdzić mniej więcej na mapie, jeśli kogoś interesuje. No jedna łódka już poszła, chłopaki już drugą mają na wodzie. Sonar tak samo przygotowany i ruszają szukać. No i tak jak mówię, oby się okazało, że to był fałszywy alarm i tylko ktoś coś źle zobaczył, bo to ze zgłoszenia poszło, że ktoś miał skoczyć do wody i że najprawdopodobniej była to dziewczyna. No ale prąd jest tak silny, zresztą widzieliście na filmiku, wiatr i wszystko, fale na Wiśle, no... Ja nie chcę zło wróżyć, ale sami się domyślacie, nie? No plus jest taki, słuchajcie, na wesoło, że akurat kolega się trafił, z którym się pamiętamy jeszcze z czasów Krakowa, także fajnie, wymieniliśmy się numerami z powrotem, no i wpada w wakacje na łódkę popływać, także można powiedzieć, że jeszcze... No nie można tak powiedzieć, no ale przynajmniej chociaż jest jakiś plus tego wszystkiego, że jakieś stare znajomości udało się odnowić i że jeszcze ludzie pamiętają, to jest w ogóle miłe, wiecie, gdzieś tam stoi jakiś randomowy gościu i nagle się okazuje, że siema. No, miłe. No ale to tak, dwie łódki poszły, sonar poszedł, zobaczymy jaki będzie finał tej całej akcji. No i słuchajcie, minęła 5 godzina, w sumie już przeszło poszukiwań, w dalszym ciągu nie udało się odnaleźć tej dziewczyny. Także raczej już teraz to są raczej poszukiwania takie, wiecie, to myślę, że wiecie jakie. No przykra sprawa i tak jak mówiłem wcześniej, pamiętajcie, jak się zaczyna coś złego dziać, to nie wstyd iść prosić o pomoc specjalistów, oni po to są, by nie powielać sytuacji właśnie tej na przykład z dzisiaj i wielu innych tak naprawdę, więc weźcie to do serca, poobserwujcie też swoich bliskich, zobaczcie czy tam wszystko w porządku jest zawsze z nimi, tak by już więcej takich sytuacji albo było ich jak najmniej, najlepiej, albo wcale. No, Borys, a z rzeczy przyjemnych, bo tak depresyjnie nie będzie już się robiło. Rzeczy przyjemnych, Borys właśnie zjadł swoją dolę. Ja się ogarnę, przejdę się z nim jeszcze, no i biorę się za montaż odcinka, także w dniu dzisiejszym to już będzie pewnie wszystko, zresztą Borys już pustą miskę został. W dniu dzisiejszym już to będzie wszystko, zresztą i tak troszeczkę poleciałem z materiałem, no ale no cóż. Taka sytuacja się wydarzyła, a nie inna, więc no. No plus był taki jeden, się znalazł w tym wszystkim, że udało się spotkać z kolegą po latach. Także fajnie i pozdrawiam cię, Leszku. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.